Witam Was bardzo serdecznie, Rafał z tej strony. Jak wiele osób, które są zwolennikami i miłośnikami dronów, wie już od dawna, od stycznia 2021 czeka nas zmiana przepisów unijnych, a zarazem zmiana przepisów w Polsce, jeżeli chodzi o prawo dronowe. I 9 lipca Urząd Lotnictwa Cywilnego ogłosił taką, zorganizował konferencję, gdzie dowiedzieliśmy się trochę więcej jako użytkownicy dronów, jak to będzie wyglądało. Już przynajmniej wiemy mniej więcej na 80-90% tego, jak te regulacje będą wyglądały po nowym roku i jakie będziemy mieli obowiązki, uprawnienia i co z nich wynika. Nie wiadomo jeszcze oczywiście wszystkiego, dlatego że oprócz Polski tutaj Unia jest główną stroną i trwają rozmowy, trwają pertraktacje, jest szykowane nowe prawo lotnicze też. Także to wszystko się dosyć mocno zmieni, a dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o te powiedzmy 10 głównych punktów. Tych szczegółów jest znacznie więcej i zapisy są dosyć mocno skomplikowane, ale chciałem na bazie tej prezentacji, którą zobaczyliśmy 9 lipca, właśnie usystematyzować te informacje i przybliżyć osobom, które nie miały okazji, żeby śledzić tę konferencję. Zatem słuchajcie, zacznijmy. Przygotowałem prezentację w 10 punktach. Mam nadzieję, że ona będzie dość klarowna i że będzie w miarę przystępna. Oczywiście będą wątpliwości, dlatego zachęcam Was też do tego, żeby komentować, bo wiele rzeczy jeszcze na dzisiaj nie wiemy do końca. A ja też zapewne nie o wszystkim pamiętałem, także jeżeli ktoś ma dodatkowe szczegóły, to bardzo proszę. Byli obecni też nasi koledzy na miejscu, czy online'owo, bo to była konferencja online'owa z grupy, na pewno wiedzą więcej, natomiast ja starałem się wynotować to, co mogłem i wynieść te informacje, które zauważyłem, czy były dla mnie takie najbardziej zauważalne. Dlatego przejdźmy teraz do szczegółów. Mam nadzieję, że wszystko będzie w miarę klarowne i że będą te przepisy i zapisy też dla nas łatwe czy ułatwiające nam życie. Zatem let's go. Słuchajcie, jeżeli chodzi o loty, będą one przeprowadzane w oparciu o analizę ryzyka. To jest ten pierwszy zapis bardzo ciekawy, który mamy na dzisiaj. Loty w oparciu o analizę ryzyka. To znaczy, że jeżeli ryzyko będzie niższe, na przykład w kategorii otwartej, wtedy wymogi też będą stosunkowo niskie. I to, o czym trzeba wiedzieć, wszyscy użytkownicy będą zarejestrowani i będą szkoleni. Operatorzy to będzie trochę inne pojęcie, ja zaraz o tym powiem. Natomiast trzeba będzie zarejestrować użytkowników, operatorów i same drony. Szkolenia dla wszystkich użytkowników. To nie znaczy, że te szkolenia będą trudne, czy to nie znaczy, że te szkolenia będą jakieś mega wymagające. Nie. Te szkolenia będą w miarę przystępne i dla wszystkich w miarę powinny być też takie strawne, że tak powiem, szczególnie w kategoriach otwartych. Normalizacja dronów to jest ostatni punkt, który zostaje wprowadzony i tutaj na pewno będzie największa na ten temat dyskusja, debata, bo na dzisiaj praktycznie żaden z tych dronów, które mamy, a mamy w Polsce od 100 do 200 tysięcy, jak usłyszeliśmy, jeszcze nie spełnia tych wymogów znaku C, to certyfikatu C i to nie jest certyfikat CE, tylko to jest certyfikat CX w nawiasie, prawda? Czyli C1, C2, C3. Przejdźmy w takim razie do kolejnych rzeczy, które tutaj mogę pokazać jeszcze. Mianowicie, nowe prawo lotnicze będzie miało swój rozdział 6a, który będzie dotyczył eksploatacji dronów. I minimalny wiek, o którym usłyszeliśmy, to jest 16 lat, jeżeli chodzi o samą eksploatację. Natomiast zmieni się głównie pojęcie, i to jest też takie bardzo ciekawe, słuchajcie, bo zmieni się pojęcie operatora i zostanie wprowadzone pojęcie czy określenie pilota. Operator to tak bardziej jak operator, nie wiem, sieci komórkowej czy linii lotniczej, który posiada więcej statków powietrznych, więcej dronów, czyli operator jest zarządcą. Wyobraźmy sobie, że mamy na przykład szkołę, która jest zarządcą i jest w posiadaniu 10 czy 20 dronów. Natomiast pilot to będzie dotychczasowy operator, czyli osoba, która obsługuje dany dron. I dron będzie przyporządkowany do operatora, czyli do tego zarządcy.
To jest bardzo ciekawa zmiana i taka główna, czyli pilotem jest nie osoba, która siedzi w kokpicie, tak jak do tej pory uważaliśmy w Polsce i stosowaliśmy to określenie, tylko pilotem będzie w tej chwili już użytkownik. To trochę wprowadzi zamieszania, ale myślę, że najłatwiej sobie o tym w ten sposób, że operator to jest osoba, która operuje większą ilością właśnie dronów, statków powietrznych, a pilot jest to osoba, która pilotuje, czyli obsługuje w danym momencie. Kolejna sprawa to są nowe kategorie lotów. W zależności od tego, jakie będzie ryzyko, czy to będzie niskie ryzyko, wtedy mamy kategorię niewielkie wymogi i kategorię otwartą, czy będzie to wyższe loty wyższego ryzyka, na przykład transport dronami, wtedy mamy kategorię szczególną i średnie ryzyko, czy kategoria certyfikowana i są to większe drony powyżej wymiarów 3 metrów, czyli już załóżmy drony o zupełnie innym przeznaczeniu niż te, które użytkujemy. Co ciekawe, nasza kategoria tutaj będzie obowiązywała dla dronów o masie całkowitej do 25 kg i to, co zostanie wprowadzone, to wysokość maksymalna, na której będziemy mogli latać, 120 metrów. No i wiadomo, w kategorii, w zasięgu wzroku będziemy mogli latać i dronami, które mają ten certyfikat C. Co jeszcze tutaj dowiedzieliśmy się, co usłyszeliśmy, jeżeli chodzi o kategorię otwartą, tak jak mówiłem, bardzo proste zasady bezpieczeństwa będą wprowadzone, czyli to są i będzie szkolenie online'owe do przeklikania, czyli mamy uzyskać takie, będzie to za pomocą samokształcenia, będzie prezentacja i kurs online'owy, który będzie do przeklikania. Mówi się o tym, że prawdopodobnie ten kurs może być darmowy, ale tu jeszcze taryfy nie zostały określone, to dopiero zostanie określone w późniejszym czasie. Natomiast to ciekawe dla kategorii otwartej, tutaj jako małe ryzyko, też mamy dopuszczone usługi dronowe, co ciekawe, czyli zupełnie inaczej, bo to świadectwo kwalifikacji, które mieliśmy do tej pory, zupełnie inaczej to określało, prawda, na loty komercyjne i rekreacyjne. Tutaj mówimy o kategoriach ryzyka, czyli jeżeli ryzyko jest niewielkie, to możemy operować bez, czy możemy tutaj usługi też świadczyć w kategoriach otwartych po przeszkoleniu online'owym, tak? Czyli faktycznie może się zmienić, jeżeli chodzi o kursy, o ilości osób, które będą uczęszczały na kursy. Ja to pokażę pod koniec, jak to będzie wyglądało, ale to jest takie no, dość ciekawe. I tutaj jeden z nielicznych skanów, z których skorzystałem. Tutaj jest podział tej kategorii otwartej. Jak widzicie, mamy tutaj podkategorie A1, A2 i A3. W zależności od masy, co ciekawe, w A1 tu możemy zobaczyć, że na przykład Mavic Mini mieści się do tej kategorii C0, tak, klasy dronów, a już na przykład C1 to już jest ta klasa, gdzie mieści się na przykład Mavic L2 albo Mavic Pro, natomiast już dwójka nie mieści się, prawda, bo jest powyżej 900 gramów, więc będzie w kategorii A2 i to, tu jest ciekawych parę rzeczy i tutaj jest wiele takich sytuacji, wiele takich jeszcze, duże pole do dyskusji na ten temat. Dobra, jeżeli chodzi o A3, no to już wiadomo, z dala od ludzi, natomiast tutaj A2 można latać blisko ludzi, ale to jest jeszcze do określenia. W każdym razie 2 lata będzie trwał ten okres przejściowy. Jeżeli chodzi o rejestrację, rejestrujemy operatora, rejestrujemy też drony i mamy oznakować drony właśnie tak, żeby przynależały do operatora, co ciekawe, czyli dron ma zawierać dane operatora, czy to będzie tabliczka z numerem, czy z nazwą, zapewne z numerem, w ten sposób będzie to robione. Jeżeli chodzi o certyfikaty, będzie okres przejściowy 2 lat, czyli w tej chwili, co ciekawe, na rynku nie ma jeszcze tych dronów, które mają ten certyfikat CX, prawda, tutaj widzimy te certyfikaty, czy te klasy, no, można powiedzieć certyfikaty C0, C1, C2, C3 i C4, prawda, tutaj te najcięższe mają klasę C3 i C4, natomiast te lżejsze mają klasę C0, C1 i C2. I co jest ciekawe, bo zwróćcie uwagę, że to jest dosyć duży przeskok od 900 gramów do 4 kg, czyli mega duży przeskok, bo na przykład Mavic 2 Pro waży niewiele powyżej 900 gramów i już się łapie w tą podkategorię A2.
jeżeli chodzi o ryzyko. Jedziemy dalej. Modelarze. No tutaj też jest ciekawa sprawa, dlatego że na przykład trzeba będzie zrzeszyć się lub latać w strefie szczególnej. To jest jeszcze też podejrzewam do dyskusji, bo to jest ciekawe, dlatego że część osób no, lata nie tylko rekreacyjnie, jeżeli chodzi o zbudowane statki powietrzne, więc to na pewno będzie więcej do, tutaj do dyskusji, większe pole do dyskusji na pewno w późniejszym czasie, czy w tym okresie przejściowym. Świadectwa kwalifikacji, te obecne, które są, trzeba będzie w ciągu roku od wprowadzenia przepisów, czyli do końca 2020 roku, złożyć wniosek o zamianę, o wymianę, czy no, o konwersję na nowe uprawnienia. Też co ciekawe, słuchajcie, że nie będzie potrzeby wykonywania badań lekarskich i obecne świadectwa kwalifikacji, zobaczcie co pokryją, loty w kategorii A1, A2 i A3 i też w kategorii szczególnej w lotach w los. To jest dosyć skomplikowane, dlatego że kategoria szczególna, ona będzie pokrywała loty w los i biwlos, ale już jeżeli chodzi o nasze świadectwo kwalifikacji, tylko w losie można będzie latać. Także trzeba pamiętać o tym, żeby zgłosić chęć wymiany i konwersji w ciągu całego roku 2021 i one nie będą wydawane z automatu, te nowe uprawnienia, tylko trzeba będzie faktycznie zawnioskować. No to jest wyzwanie na pewno dla Urzędu Lotnictwa, z tego względu, że zwróćcie uwagę, jest dużo tych świadectw, około 17 tysięcy mówi się, podchodzi liczba prawie 20 tysięcy, więc tutaj naprawdę jest duże pole do popisu. No i też mówiono o tym, że platforma, która wprowadzona będzie, czy jest w tej chwili, bo podpisują umowy przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, tam będziemy mogli rejestrować nasze drony i siebie jako operatorzy. Czy były jeszcze jakieś inne? Oczywiście było dużo więcej, tylko trudno przekazać w telegraficznym skrócie to, co mieliśmy podane, słuchajcie, przez półtorej czy dwie godziny. Było trochę tych pytań i odpowiedzi, dużo było takich tematów związanych właśnie z eksploatacją, z użytkowaniem, ze szkoleniami i myślę, że ten temat jeszcze jest przed nami, dużo dyskusji jest przed nami, ale na dzisiaj mogę powiedzieć tak, że trzeba spojrzeć bardziej optymistycznie, jeżeli chodzi o te nowe przepisy, bo może zmienić się na lepsze dla wielu osób i też to, że żeby wykonywać zlecenia komercyjne, nie będziemy musieli, na przykład ktoś chce wykonać jedno, dwa zlecenia, nie będziemy musieli w nowych przepisach robić specjalnego kursu, bo wystarczą nam loty w kategorii otwartej. Słuchajcie, to jest tyle. Jeżeli macie jakieś uzupełnienia albo komentarze, to bardzo proszę Was o komentarz pod filmem. Ja dziękuję serdecznie za uwagę i myślę, że te przepisy, no, które dotyczą właściwie nas wszystkich, że nie będą takie straszne i że damy radę sobie z nimi i że implementacja będzie bezbolesna. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym epizodzie. Cześć!